Atlego Mulnesa, norweskiego ambasadora w Tajlandii, znaleziono z nożem w plecach w pewnym burdelu w Bangkoku. Jak pan rozumie, sprawa jest bardzo delikatna i wymaga wsparcia tajlandzkiej policji, która powinna działać po naszej stronie. Moglibyśmy stworzyć zespół. Żadnego zespołu, Moller. Chodzi o jednego człowieka. Jednego człowieka? Pani komendant już podsunęła nam pewne nazwisko. Uważamy, że to niezła propozycja. A więc szefowa zaproponowała wysłanie do Bangkoku Harego Hule. To dobra propozycja. Może Haremu Hule przyda się teraz właśnie taka robota, pomyślał Moller, próbując pocieszać się w duchu. Wreszcie, czekałem na ciebie wczoraj, Harry. Tak, przekazano mi wiadomość. Po prostu nie przychodzę do pracy, kiedy jestem pijany. I odwrotnie, to taka przyjęta przeze mnie zasada. Mam dla ciebie robotę. A ucieszyć cię, jeśli powiem, że jej nie chcę. Wydawnictwo Dolnośląskie oraz serwis audioteka.pl przedstawiają Jo Nesbu, Karaluchy. W rolach głównych Borys Szyc, Izabela Kuna, Łukasz Simlat, Mariusz Bonaszewski, Magdalena Cielecka, Bogusław Linda, Danuta Stenka, Jerzy Trela. Ze specjalnym udziałem Roberta Więckiewicza. Muzyka Wojtek Mazolecki. Produkcja dźwięku Sound Boom Studio. Reżyseria Krzysztof Czeczon.